wszystkim, ponieważ zbliża się niezbyt fajny sezon, gdzie kąpanie konia jest już niemożliwe w całości, a wiadomo, jak to jesienią pora taka, że konie uwielbiają się tarzać w tyle młotku, na ujeżdżalni czasami i w różnych dziwnych miejscach, no po prostu to lubią, wyczesać ten tył, ten piasek z futra zimowego jest naprawdę bardzo trudno. Więc ja już wiele lat temu, mając jeszcze taką klacz piaskę, wpadłam na pomysł, że zamiast się mordować półtorej godziny i wyczesywać chusteczkami, zmywać, bo lubię mieć czyste konie, to spróbujemy odkurzania. No i okazało się to strzałem w dziesiątkę i odkurzamy już konie z 7-8 lat co najmniej. Więc chciałabym wam, Bulek, przestań, uciekaj stąd. Chciałabym wam dać taką krótką instrukcję, jak się do tego przygotować i jak to robić. Może ktoś skorzysta. No co jest najważniejsze? Bezpieczeństwo, prawda? Mamy różne konie, jedne płochliwe, inne bardziej ciekawskie, nie bojące się różnych nieznanych rzeczy. No więc pierwsza rzecz, oswojenie konia z odkurzaczem. Ja to robię w ten sposób, że pokazuję koniowi odkurzacz. Ona oczywiście jest już oswojona, ale załóżmy, że nie jest, pokazuję odkurzacz. Jeżeli wykazuje koń zaniepokojenie, to po prostu stawiam ten odkurzacz w takim bezpiecznym miejscu, żeby koń nie nastąpił. Zwijam oczywiście kabel, żeby się koń nie zaplątał i sobie robię z koniem wszystko, co mam robić, a odkurzacz sobie stoi. Konie są często ciekawskie, więc jeżeli nie mają czym na myjce się zająć, no to zaczynają w pewnym momencie ten odkurzacz sobie wąchać. No i mamy już jakby pierwsze koty za płoty. Jeżeli wykazuje koń duże zaniepokojenie, to spokojnie odkładamy jakby ciąg dalszy na następny dzień. Już znamy swojego konia, wiemy, większość wie, jak do niego podejść. Jeżeli jest duża panika, to lepiej to robić spokojniej, poświęcić na to po 10, 15, 20 minut w kilka dni i koń się... Myślę, że każdy koń się przyzwyczaił. No więc jak następny krok? No następny krok jest taki, że jeżeli już koń nie wykazuje zaniepokojenia na odkurzacz stojący, no to go włączamy do prądu. Tylko bardzo ważna rzecz. To jest normalny odkurzacz domowy, powiedziałbym taki Bulek, taki nieco przechodzony. Tak musimy się kręcić z tym odkurzaczem koło konia, żeby koń nie miał możliwości zaplątania się w kabel, ani nie miał możliwości dotykania pyskiem kabla. Kabel jest święty. Jeżeli to jest normalny kabel na 220, w tych profesjonalnych odkurzaczach końskich jest mniejsze niższe napięcie, jest bezpieczniejszy. No ale jak to wszyscy wiemy, że taki odkurzacz na rynku wtórnym można kupić za 150 zł, no a końskie rzeczy są oczywiście nieporównywalnie droższe. 3,5 minuty. Okej. I teraz tak. Powinniśmy mieć odkurzacz z regulacją napięcia. Ciągu, siły ciągu. Przepraszam, z regulacją siły ciągu, dlatego że są takie miejsca na koniu, na przykład słabizna, no, na które koń źle będzie reagował, jak mu będzie ściągać tą skórę. A poza tym jest to bardzo ważne, dać minimum ciągu, siły ciągu przy oswajaniu konia. Jeżeli koń się już oswoił, Bulek, proszę stąd iść, już się nie ma. Jeżeli koń już się oswoił z odkurzaczem jako martwym przedmiotem, oswoił się z jego dźwiękiem, to możemy odkurzacz wyłączyć i nawet odłączyć tą rurę i po prostu tak na sucho konia pogłaskać w różnych miejscach. I spokojnie możemy zakończyć na tym w pierwszy czy drugi dzień tego przyzwyczajania, czyli inaczej mówiąc habituacji. Jeżeli koń już jest przyzwyczajony, próbujemy na
minimum siły ciągu, próbujemy go odkurzać. Ten akurat odkurzacz ma dosyć silną tą siłę ciągu, dlatego że regulacja się popsuła. No ale konie są przyzwyczajone, więc ja akurat się tym nie muszę przejmować, ale jeżeli miałabym konia drugiego, no to bym użyła albo innego odkurzacza, albo bym po prostu tutaj tak pomanewrowała, że żeby tą siłę ciągu zwiększyć. Z moich doświadczeń, proszę iść. Z moich doświadczeń wynika, że taka szczotka jest najlepsza. Próbowałam różnych szczotek z włoskami, nie włoskami, różnymi takimi rzeczami, ale wyszło mi, że ta szczotka jest najlepsza, najlepiej wyciąga przede wszystkim z tego zimowego futra te wszystkie pyły, których jest naprawdę bardzo dużo. No to teraz próbujemy, czyli tak, kabel mamy w ten sposób zabezpieczony, żeby koń się do niego nie dostał. Przesuwamy sobie na wszelki wypadek, albo możemy nawet ten kabel sobie tak wziąć w rękę. Ok. Włączamy odkurzacz. Pokazami, jak wygląda odkurzanie konia, bo to już jakby wszyscy wiedzą. Po skończeniu odkurzania, czy w przerwie, zawsze odstawiamy odkurzacz na bezpieczną odległość. Cały czas mówię o tym kablu i o napięciu. A teraz mamutek jest, no jeszcze ją troszeczkę muszę dokończyć, ale naprawdę, no. Gdybym chciała ją czyścić, zajęłoby mi to minimum godzinę, żebym ją naprawdę porządnie wyczyściła. Natomiast jak już koń jest spokojny, fajnie stoi przy odkurzaczu i nie ma obawy, prawda, że coś się wydarzy i człowiek już tak, zachowując oczywiście wszystkie zasady bezpieczeństwa, konia odkurza, to jest 15 minut i mamy, słuchajcie, czyściusieńkiego konia, po prostu funkielnówkę. Jeszcze tak? Pokaż, jeszcze może pokaż załącz odkurzacz, żeby go odstawić dość. Bo niektórzy też mają w boksach to będą robić. No ja, jeżeli chodzi o przypinanie odkurzacza na przykład w boksie, no to ja to tak robię, że przestawiam konia. Na przykład jeżeli konia odkurzam z tej strony, to włączam tak odkurzacz, włączam na przykład z tej strony odkurzacz. Czasem go nawet trzymam w ręku, żeby nie było jakiegoś wypadku, a później, jeżeli odkurzę konia z jednej strony, przestawiam konia, przepinam odkurzacz, żeby znowu bezpiecznie z nim stać z drugiej strony konia. Żeby nie było takich sytuacji, że kabel nam się, prawda, tutaj przeplata. Bo to jest naprawdę niezwykle niebezpieczne. Jeżeli boimy się, że koń nam odskoczy, to po prostu zbijamy kabel na najkrótszą odległość, czy sobie go bierzemy tutaj. Może to zademonstruję. 9 minut. Ok. Tu akurat nie jest dobrze, bo mam tutaj tak sobie stanęła. Spróbuję to pokazać z tej strony, już nie chcę ich przestawiać. I sobie po prostu tu sobie daję kabel, sobie tu po prostu trzymam. O! Gdyby mi się koń w którąkolwiek stronę przestawił, to jakby jesteśmy wszyscy bezpieczni. 9,5 minuty. Wszystko. Gdyby jakieś pytania, to poproszę w komentarzach. Miłego dnia.